Siemandero, ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym materiale z F1. Najlepiej sprawdzą się deszczówki. Lecimy w Katalonii, czyli w Hiszpanii z miejsca 15 i na domiar złego lecimy w deszczu. Więc może być bardzo, ale to bardzo ciekawie. Zawsze te wyścigi w deszczu dodają troszkę takie nutki niepewności. Boty troszkę wolniej chyba z tego co pamiętam jeździły na deszczu. Boty właściwie do którejś tam odsłony F1 2014 bodajże chyba. No na deszczu nie radziły sobie zbyt dobrze. Dużo wolniej jeździły po prostu. Więc zawsze można było wykorzystać to, że one po prostu tak wolno jeżdżą na deszczu. Zobaczymy jak będzie teraz. No start chyba nie najgorszy, bo zyskaliśmy od razu 3 pozycje. Ale deszczyk to jest taki dosyć spory, bym powiedział. Zaczynamy wyścig w deszczu, więc chyba nie musimy wykorzystywać obu suchych zestawów. To dobrze, że nie musimy wykorzystywać suchej mieszanki. Trochę żeśmy zyskali, ale powiem wam, no nie jeździ się jakoś bardzo komfortowo. Chociaż może się uda coś tu jeszcze ugrać. Tempo tutaj botów jakby takie bardzo powalające nie jest. Przynajmniej Rosberg wybrany, wyprzedzony. Tutaj mamy dwa Williamsy, Hulkenberg i Barrichello. No powiem szczerze, ole kraksa panowie, coś się podziało. No podziało się i to sporo. Pierwsze ofiary deszczu już za nami. Kurde, miałem 10 pozycję. Ale 10 pozycji nie mamy. Mamy miejsce 14. Kobayashi tutaj trochę tańczy. Dlatego Ponagmy zresztą też. Ktoś na pewno będzie zjeżdżał do alei serwisowej. No bo tam się po prostu sporo się posypało, nie? Tak, dokładnie, ktoś tam zjeżdża. Ja tutaj spróbuję jakby zabrać się za Kobayashiego. Massa właśnie wjechał do boksu. Nic nie widzę. Trochę zdaj bombujemy go? No nie bardzo. On sobie tutaj dobrze poradził. No 12 pozycja, dzieje się sporo. Oj, sporo, sporo. Z tyłu za mną praktycznie nic, przede mną trochę tutaj jest tych małderów. Mimo, że niby sektoru wywalimy dobre. Uwaga, ścinanie zakrętów, spoko. Kurczę, tutaj kto tam jest? Kurwica czy Pietrow, który tak zdziepko bym powiedział, że no blokuje tutaj. No to jest taki zakręt, bym powiedział, bardzo taki niebezpieczny, oni tam też nie za dobrze sobie radzą. Ale powiem wam, że tu chyba raczej punktów nie będzie. W tym wyścigu, chociaż no nie wiem co tu się jeszcze może podziać ciekawego, nie? Okrążeń jest bardzo dużo. Więc tak naprawdę nie wiadomo co się jeszcze może wydarzyć. Silnik się zażyna. Zachowaj ostrożność przy wyprzedzaniu. O! No ale panowie, no Ceni spoiler lekko oberwał. Jedź dalej, naprawimy to przy okazji wymiany opon. Ja pierdziele, co tu się podziało? Ja nie mogę. No mamy uszkodzony spoiler, ale stwierdzili, że możemy lecieć dalej. O matka. Znaczy to jest właśnie fajne. Już to mówiłem gdzieś tam w pierwszym sezonie, że po prostu w tym F1 boty wykonują różne dziwne akcje. Dochodzi właśnie do różnych stłuczek, do jakichś kurczę wypadków. I tego w tych innych F1 już nie ma. Nie ma takiego czegoś, że właśnie boty. To powinno zwiększyć trochę twoją przyczepność. Że boty tam jeżdżą. Sutil objął prowadzenie.
jeżdżą po prostu bezbłędnie, nie? Snuki do prowadzenia? What the fuck? Spoiler. Podniosłem trochę ten spoiler, faktycznie zobaczymy, czy on, czy nam to pomoże, bo na razie w żaden sposób nie planuję wjazdu do pit stopu. Na razie będziemy się utrzymywać. No miejsce 10 to jest zawsze jeden punkt, ale mówię, jeszcze bardzo dużo okrążeń jest do przejechania. Jeszcze ta pogoda się tutaj może zmienić. Za mną tam już Kovalainen sobie zapierdziela. Zobaczy Kovalainen. Nie no, ale powiem wam, tak trochę chyba źle mi się jeździ. Jakby nie ma z przodu tego docisku. I tak jest jak jest. Zobaczymy, jak na dłuższą metę przejazdy przez te tarki powodują, że po prostu momentalnie się kręcimy. Zmniejszymy sobie na silnik standardowy, może faktycznie te obroty aż tak mocno nie są tutaj potrzebne na deszczu. Kovalainen już gdzieś tam na dupsku nam siedzi, powoli się zbliża. Ale na razie w miarę bezpiecznie, choć coraz bliżej Kovalainen. Drodzy, Kovalainen w Lotusie. Lotus Power. Czwarte okrążenie. No dużo się podziało na początku tego wyścigu, trzeba przyznać. Wygląda na to, że nie ma szans na przejaśnienie. Zostajemy na deszczówkach. Okej. To jak zostajemy na deszczówkach, to ciśniemy na deszczówkach. Kovalainen mi tu uderzył. Powiem wam, że coraz mniej mam tych, że tak powiem, powtórek. Przesunął się na pierwsze miejsce. Jak już zostaniemy bez powtórek, to będzie lipa. Zobaczymy, ile będę w stanie uciekać Kovalainenowi. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kolejnych malowań na sezon 2024. Z tego co pamiętam, to ostatnio chyba skończyliśmy na Alpinie, która moim oczywiście skromnym zdaniem jest najbrzydsza z całej stawki. Czekajcie, bo tu znowu Kovalainen znowu tutaj dobija się. Będzie próbował mnie wyprzedzić. Zaliczył właśnie najszybsze okrążenie wyścigu. Pierdziele. Że mamy te skrzydło rozwalone, to właśnie kompletnie mi nie pomaga. Wcale mi to nie pomaga. Uwaga, niebezpieczeństwo! Kto to jest? Pietrow! Pietrow zrobił spina. No i to jest właśnie piękne w tej grze. Cały czas coś się dzieje. Cały czas ktoś może się wyspinować. Ktoś się może wywrócić, przewrócić, obrócić, zakręcić. Może kogoś skasować. Wracając do tematu, Alpina, tak jak mówiłem, zdecydowanie najgorszy bolid, jeżeli chodzi o malowanie, i również osiągami też raczej nie będzie tutaj jakoś bardzo mocno błyszczał. Dzisiaj V-Cup, Visa Cash, Red Bull, nie wiem, czy ja już o tym Red Bullu czasem nie mówiłem. Chyba nie, jeżeli tak, to sorry, powiem jeszcze raz. Drugi siostrzany zespół Red Bulla, który na sezon 2024 dużo bardziej jeszcze wszedł w współpracę z Red Bullem, biorąc od nich, o, chyba Kovalainen zrobił sobie ciuciu, biorąc od Red Bulla jeszcze więcej części. Oczywiście dalej Orlen gdzieś tam jest też sponsorem tego zespołu. Doszedł też tam Hugo Boss bodajże. No, malowanie bardzo ładne, niebieski, mocno niebieski. Malowaniem wracają troszeczkę do Toro Rosso z roku 2017 chociażby. Bardzo mi się podoba malowanie tego bolidu. No i też, szczerze powiedziawszy, mam taką cichą nadzieję, że ten zespół będzie przynajmniej, jeżeli chodzi o osiągi, przynajmniej piąty w stawce. I tak jak już mówiłem, jest to zdecydowanie jeden z najlepszych malowań. Niebieski z białym i do tego czerwony.
praktycznie większość tego bolidu jest pomalowana, nie ma tam zbyt dużo wolnego pola na karbon. Z tyłu białe skrzydło z napisem Visa, z przodu białe skrzydło z napisem Hugo, czerwonym napisem Hugo, reszta ładny kolor, taki niebieski, jasny. No, powiem szczerze, bardzo, bardzo ładnie się to prezentuje. Bardzo, bardzo ładny bolid. Jeden z lepszych pod względem malowania, choć oczywiście sama nazwa tego zespołu jest, no, dziwaczna. No, ale spoko. Drugi z zespołów, który też bym chciał omówić, że tak powiem, na tym materiale, to jest, tylko czy ja dam radę? Dałem radę, przewinąc sobie jedną ręką. Aston Martin, który na renderach, powiem szczerze, jakoś aż tak mocno się dobrze nie prezentował. No, malowanie stricte podobne do malowania zeszłorocznego i do malowania sprzed 2 lat. To są typowe... O, ktoś się znowu rozbił. Ktoś się... Chyba Schumacher, mi się wydaje, jeżeli będzie tutaj stał. Nie, Schumacher idzie dalej. Bardzo podobne malowanie do tego sprzed 2 lat, sprzed roku, typowe malowanie Aston Martina. Taki zielony z żółtym, trochę tam karbonu. No spoko, nie? O, tu się ktoś rozwalił. Kto to jest? Vettel. Ktoś się rozwalił. Cholera jasna. Kto to może być? Także malowanie ok, nic odkrywczego. Może być, niech będzie takie, jakie jest. Natomiast jeszcze raz powiem, że malowanie siostrzanego zespołu Red Bulla, Vicarba, Visa, coś tam, Red Bull, Racing Bulls, czy jak zwał, tak zwał, jedno z najlepszych w tym sezonie. Natomiast Aston Martin bez jakichś tam większych nowości, jeżeli o to malowanie chodzi, ale w rzeczywistości dużo lepiej wygląda to malowanie. Na torze wyglądało na pewno lepiej, bo oglądałem sobie testy i to malowanie prezentowało się znacznie lepiej niż na renderach. Oczywiście na testach testy się skończyły, no tak do końca nie wiadomo, kto, znaczy jedno jest pewne. Red Bull po pierwszym dniu testów miał sekundę przewagi. Ktoś się tu znowu wywalił. Już to taki. Tylko co oni się tak wywalają? Jest śmieszne. Alonso. Red Bull miał sekundową przewagę. W drugim dniu testów i w trzecim dniu testów już tej przewagi nie było, ale nie wiem, czy po prostu nie chcieli straszyć rywalów. Czy po prostu rywale silniki mieli zakręcone, jak to się mówi? No, jest nadzieja dla właśnie Ferrari. Ferrari dosyć ładnie się pokazało tam chyba w drugim dniu testów. O kurde, Alonso się znowu zespinował. Carlos Sainz w drugim dniu testów był pierwszy. W trzecim dniu testów chyba Leclerc był pierwszy. Sobie jednak zmienię te obroty silnika, bo mi się coś wydaje, że te spinowanko może być spowodowane przez to właśnie. Jest szansa, że być może Ferrari chociaż w kwalifikacjach coś pokaże, no nie wiem. Obawiam się, że to będzie kolejny sezon dominacji Red Bulla. Z tym, że Ferrari jest bliżej po prostu Red Bulla niż rok temu. Też nie wiadomo, jak tam Mercedes w tym wszystkim, jak McLaren. No jakbym miał tutaj ustawiać taki top 5, no to na pewno Red Bull, na pewno na drugim miejscu Ferrari, na trzecim miejscu bym dał McLarena, na czwartym bym dał Mercedesa, na piątym dałbym Racing Bulls, tak bym to mniej więcej widział. Aczkolwiek między czwartym a trzecim miejscem McLaren, Mercedes, no ciężko powiedzieć, bo może być tak, że to jednak Mercedes będzie trzecią siłą, a McLaren będzie czwartą siłą.
wszystko się okaże na dniach, jak będzie wyścig, a do wyścigu w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, nie zostało dużo, bo został tydzień, ale wy ten materiał dostaniecie już po wyścigu na pewno pierwszym, bo jeszcze nie publikowałem innych. Znowu Vettel spina. Słuchajcie. One się tak spinują, a ja sobie po prostu jadę. I tak sobie wyprzedzam wszystkich. To prawda, już też nie mam powtórek, bo powtórki wszystkie zużyłem. Też się muszę jakby bardzo mocno pilnować. Nie mogę przejeżdżać przez te tarki. Muszę uważać na zakrętach. Nie ma obowiązku zmiany opon. Tylko pytanie, czy te opony wytrzymają w ogóle. Jeszcze zostało 10 okrążeń, także wiecie, jest dużo. Pietrow piąty. Pietrek piąty. Przede mną nikogo, za mną nikogo. Totalnie pusto, totalnie taki wyścig samotny, jak to się mówi. Jedziemy po prostu samotnie przed siebie. No panowie tam z przodu w czwórkę, jest szansa, że się wyspinują, zrobią sobie po prostu kuku. I znowu uzyskamy jakieś miejsce. Żeby było. Ja się tylko obawiam, żeby te moje opony tu wytrzymały. Jak tak gdzieś dopiero na 15 okrążeniu się zrobią żółte, to będzie dobrze. Odczyt telemetryczny wskazuje, że twoje opony mają optymalną temperaturę. Okej. Okay. Czyli są w porządku. Piew. Pożądalu. Skrzydło rozwalone, ale lecimy na tym skrzydle, bo jest podniesione. No, nawet się jedzie nie najgorzej. Z sektorów to ja już tutaj nie robię jakichś nie wiadomo jak dobrych. Bolid za tobą to Vettel, traci 5 sekund. No zobaczymy jak Vettel będzie szybko się zbliżał. On się tam gdzieś wyspinował. Ja się kurde nie wyspinowałem. To mi na razie, a już nie mogę się za bardzo wyspinować, tak jak mówiłem. Brak powtórek. No znowu tam ktoś odpadł. No panowie robią błędy, to jest fajne. To jest w tym F1 mocno takie, bym powiedział, rozpoznawalne. Buemi 10. Matko Boska, coś się dzieje. Co się okaże, że Buemi będzie miał jakieś punkty w rajdzie. W rajdzie. W wyścigu w Hiszpanii. Chciałem powiedzieć w rajdzie. God damn it. Garnij dupę. Jedziemy, jedziemy. Na spokojnie, tylko kurde. Ja nie bardzo mam się tu z kim ścigać w tym momencie. Twoje hamulce osiągnęły optymalną temperaturę pracy. Wszystko osiągło optymalną pracę. Kurczę, Vettel się zbliża. I to mi się średnio podoba. Bo będzie walka z Vettelem. Raczej. Ja nie bardzo chcę tutaj zwiększać mieszankę paliwową, czy to jest moc silnika, bo boję się, że... Oj, tutaj strasznie to przestrzelę w tym momencie. Okej. Vettel zespinował, ja pierdziele, co to się dzieje? A to normalnie wywołuje na mojej twarzy taki uśmiech, jak jedziesz i widzisz i nagle bot, kurde, dostaje spina, nie? No to jest coś pięknego. Tak powinna się zachowywać sztuczna inteligencja. A nie jazda po sznurku, jazda po linii, bez kompletnie niczego, bez żadnych emotion, bez żadnych zahamowań. Buemi stracił miejsce 10. Ładysio. Tor jest bardzo mokry, zachowaj ostrożność. Okej. Dajemy informację od Jeffiego, że tor jest bardzo mokry. No faktycznie, no leje. Masakrycznie w tej Hiszpanii, że tak powiem, ulewna Hiszpania. To jest moc. Tak naprawdę staram się jechać w miarę rozważnie, żeby faktycznie nie wpaść w poślizg. To jest jeden błąd, spin. A też nie posiadam już powtórek, więc nie będzie można tego w żaden sposób przewinąć, w żaden sposób się
poratować. Taka sama sytuacja była w Melbourne, Australii, gdzie spokojnie mogłem dojechać na wyższej pozycji, a straciłem dwa miejsca przez to, że się zespinowałem, a nie miałem już powtórki. Już nie mogłem po prostu przewinąć. Była total lipa. Moi drodzy, ktoś kto ogląda te odcinki, jeżeli właśnie chce, to mógłby przedstawić swój top 5. O, i to jest ten spin, o którym mówiłem. Ale powiedzmy w miarę bezpiecznie z tego wyszliśmy. Panowie z tyłu bardzo daleko są, więc nawet jakoś nie odczuliśmy tego. No ale to jest właśnie to, o czym mówiłem. Spiny się szybko robią. Lekki, mały błąd. Już się obkręcamy. Jest jaja na patyku. Jaja w majonezie, jak to mówi chrupek. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę napisać swój top 5 zespołów na sezon 2024. Jak widzicie to w tej stawce, no ja już mówiłem, number 1 Red Bull, number 2 Ferrari, number 3 McLaren, number 4 Mercedes, number 5 Visa Carp Racing Bull, ewentualnie no te miejsce trzecie, czwarte jest takie pod dużym znakiem zapytania, bo może się okazać, że McLaren nie zrobi postępów, ale już w tych testach dużo lepiej sobie radzili. Dużo lepiej są przygotowani. Na pewno nie będzie takie wtopy jak w Bahrajnie w zeszłym roku, gdzie byli na końcu stawki. Byli najsłabszym zespołem. Kompletnie nie mieli podjazdu do innych. Także no, zobaczymy. Alonso już jest siódmy. Alonso już tam zapierdziela. 6 sekund. Ty tam w ogóle za mną zrobił jakiś mega pociąg. What the fuck? Strach się bać po prostu. Jak ci wszyscy do mnie dojadą, to będzie jakaś tragedia. Tu trzeba uważać, bo się można wyspinować. Nie wiem, trzeba byłoby troszkę może tempo tutaj podnieść. Błemi 13, błemi spadł po prostu, jeżeli chodzi o miejsce. A mogło być miejsce 10. Mógł być jeden punkt dla Toro Rosso. Na razie opony są w dobrym stanie. W ogóle się nie zrobiły żółte. Może dlatego, że ten tor cały czas jest mokry. Ani przez chwilę nie wyschnął. Leje po prostu tak, że masakra. Bolid za tobą to Alonso. Traci 5 sekund. 5 sekund. No to Alonso odrabia. Robi się niebezpiecznie. Luizzi piąty. Znowu coś się podziało. Ale z tyłu czy z przodu? To jest pytanie. Mogliby się tam z tyłu jednak rozwalić. Byłoby lepiej. Dla mnie przynajmniej. No, sektorówkę poprawiliśmy sobie. Vettel. To chyba z tyłu się coś jednak podziało. 6 sekund. No, chyba Alonso sobie zrobił kuku tym razem. Ja akurat wam powiem, to jest Hiszpania w starym układzie. Nigdy nie lubiłem tego zakrętu tutaj. Matko, jak mnie ten zakręt irytował. Na szczęście od odsłony chyba 2022, tak mi się wydaje, zmienili tą szykanę. Zrobili ją dużo bardziej przyjemniejszą dla gracza. I w ogóle przyjemnie się tam to przejeżdża. Natomiast na tej starej konfiguracji, no nie, to jest masakryczny badziew, nie? Taki wręcz tragiczny badziew. Ale co zrobić? No tak zrobili, jak zrobili. Tak było zrobione, teraz jest lepiej, no ale w tych starych odsłonach to trzeba się niestety troszeczkę pomęczyć. Osiągnął optymalną temperaturę. Powinien być teraz maksymalnie wydajny. No to dobrze. W sensie o takie aspekty jak silniki, bzdety nie musimy się martwić, bo to tam jest chyba z automatów wymieniane, jak się zużyje. My jedyne co musimy zrobić, to dojechać bezpiecznie do końca, bo mamy sporo punktów do ugrania.
Tyle, żeby nie mieć pany, żeby się nie odkręcić. Będzie po prostu gitnie. Szósta pozycja. 15. To dobra pozycja, mimo że dużo mieliśmy tutaj różnych, no, po drodze niespodzianek. Vettel mnie dogania. Oj, panowie tam grzeją. Wam nie będzie dobrze. Końcówka wyścigu może być mocno, mocno tragiczna dla nas. Będzie po prostu walka o przetrwanie, coś mi się tak wydaje. No i niestety Felipe Massa mnie wyprzedził. Mnie skubany po prostu mnie dogonił, no. Reszta stawki też mnie już dogoniła. Więc po prostu będziemy, podejrzewam, tracić te pozycje, które udało się ładnie ugrać. Chyba że Felipe Massa zrobi jeszcze jakiś błąd, to wątpię. Też jakoś tak za bardzo nie chcę naciskać, bo wiecie, no zrobię tego spina i będzie lipa, nie? I by było, gdyby Felipe Massa zrobił obtartkę jakąś i się wyspinował, ale powiem wam szczerze, że wątpię. I tempo w ogóle Felipe Massy też jest dużo lepsze niż nasze. To od razu widać. Też znacznie osłabł. Będziemy mogli założyć ci średnio twarde opony podczas kolejnej wizyty w Ale to jak, teraz? Na dwa okrążenia przed końcem? No panowie, no chyba nie. Chyba zwariowaliście. No, coś się tam gdzieś znowu podziało. Chyba lekko zwariowaliście, że będziecie mi zakładać na dwa ostatnie okrążenia opony. Już sobie dojedziemy na tego pola, nie? No nie wiem, z masą nie mam szans. Masa tak zapierdziela. Nie do dogonienia, chociaż my walimy fajne sektory, które walimy ciekawe czasy. By Massa trochę, nie wiem, odpuścił, ale znowu nam odjedzie. I z tyłu za mną Rosberg. Nico Rosbieg. O, może taką cyfkę. Tutaj jest kiepski zakręt, tu można się wyspinować. I bardzo często tam się właśnie spinowali. No i tutaj też jest taki zakręt, że można, no, można wylecieć. Tu jest kolejny taki zakręt, gdzie... No tak, jasne, przez fikołek, nie? On tak gada, jakby to było takie, wiecie, mega proste, nie? Do zrobienia, no to nie jest takie proste. Znaczy, ja spróbuję go może tutaj wjechać, ale... Powiem wam szczerze, może być to ciężkie. O, Jeff, jaki ty jesteś dobrze nastawiony, nie? No, Jeffy to po prostu taki trochę dowcipnisz, nie? Błemi 19, matka, Błemi był 10. Co ten chłop zrobił? Ostatnie okrążenie, 20. Massa znowu ucieka. Ja tu strasznie szeroko. Nie, no w tym momencie Massa już pojechał daleko. Był taki moment przez chwilę, gdzie faktycznie byłem blisko Massy, ale już w tym momencie niemożliwe. Mark Webber zwycięzcą. Jedyne na co mogę liczyć, to na to, że Massa nagle jeszcze jakiegoś spina tutaj wykona dziwnego. Szczerze powiedziawszy, no wątpię. No tak jak to przejął. No nic, miejsce siódme. Wow, easy boy. Jeszcze kurde nie dowiedziemy tego miejsca ósmego. No i okej, no i super. No to jest właśnie. No to ładnie, no to już po punktach dziękujemy. Jeszcze mnie tu pokasowali. 20 sekund kary jeszcze, nie no super. Dobra końcówka, nie? Ja pierdzielę. Mieć punkty? Nie mieć punktu. Jeszcze 20 sekund kary, to gdzieś tam na końcu stawki będziemy, nie?
jeden z najgorszych. 23. Ja. Przedostatni. To jest jeden z najgorszych wyścigów w tym sezonie. Jesteśmy trochę nie na tym końcu, Maskity, ale przynajmniej nie? Udało się skończyć wyścig. Dobra robota. Ja pierdziele. A byliśmy na miejscu 7. 62 punkty Massa, 57 Weber i my 54. Pierdziele. Macie tu punktację, nie będę jej nawet czytał. No nie, no poracha. No najgorszy wyścig jak na razie. Zapowiadał się bardzo dobrze, ale od początku ten wyścig był strasznie trudny. W deszczu. I na końcu był dla nas mocno niestety pechowy. Ja podejrzewam, że takich spinów w całym sezonie będzie dużo, gdzie już nie będę miał powtórek, żeby po prostu sobie przewijać. No nic, za chwilę kolejny wyścig. Moi drodzy, totalna katastrofa, jeżeli chodzi o Monte Carlo. Nie udało się przejechać dosłownie ani jednego okrążenia kwalifikacyjnego pomiarowego, bo cały czas gdzieś chciałbym zakręt i czas był unieważniony, więc startujemy z ostatniej pozycji. Pewnie się tam gdzieś przebijemy do przodu o te parę miejsc, ale raczej podejrzewam, że będzie mocno bez rewelacji. W chwili obecnej bez rewelacji walczymy między 24 a 23 miejscem. Tutaj Chandok. No kiepsko. Chandok tutaj. Panie Chandok! No ale panowie, dlaczego wy mi to robicie w tej grze? To jest straszne, co tu się dzieje. Dobra, spróbujemy tu jeszcze jakoś to objechać. Na szczęście nie mam żadnych uszkodzeń. Normalnie to one już powinny być, no ale jest ciężko. Monte Carlo to jest jeden z najgorszych po prostu wyścigów, jaki może być. No tutaj jeszcze te bolidy były takie dosyć wąskie, dosyć małe, kompaktowe, więc jakby można było tutaj jakoś przejeżdżać ten wyścig, ale sam w sobie Monte Carlo jest ciężkim wyścigiem. To są te wyścigi, w których ja po prostu no, nie radzę sobie zbyt dobrze. No, Hiszpania mogła być wyścigiem, w którym mogły być punkty, no ale no, sami widzieliście, że tam był spin, było po punktach. A tutaj będziemy raczej robić okupację 21 miejsca, bo Tsubayashi to on już tam raczej sobie pojechał w siną dalną. Jeden plus jest taki, że ten wyścig nie jest w deszczu. To już w ogóle bym chyba skisnął, jakby Monaco było w deszczu. To naprawdę, chociaż wow, Jezu, ale tu wale po tych bandach niczym czołg, niczym taran. Ale jeszcze nic sobie nie uszkodziłem. Jesteś tuż przed blokiem. No, wspaniale. No to są naprawdę słabe wyścigi. Myślę, że mogą być lepsze. Raczej będą lepsze. Dobrze, co my tam ostatnio skończyliśmy z omawiania bolidów? Dzisiaj na tapetę żółta flaga, zielona flaga. Dzisiaj na tapetę sobie weźmiemy Ferrari, które pokazało, no też malowanie jak zawsze czerwone, no oni nic z niego nie pokazują, ale te czerwone jest takie przeplatane troszeczkę paskami żółtymi i białymi. Co prawda tych pasków to wydaje mi się, że mogłoby być troszkę więcej, ale niestety nie było ich więcej. Fajne czerwone kopaczki były, no generalnie wygląda na czy będzie lepszy niż zeszłoroczny. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Vettel zaliczył właśnie najszybsze okrążenie wyścigu. Nie będę zaczynał od nowa, bo nie lubię Monaco. Monaco to jest tor, który mnie po prostu irytuje i wkurwia. Więc powiedzmy, że tym niemiłym akcentem zakończymy tą premierę. Omówiliśmy wszystkie kolorystyki bolidów, powiedziałem swój top 5. Przeżyliśmy Hiszpanię, w której mogły być punkty, ale ich nie było.
Monako za nami, najgorszy tor, którego nienawidzę. Kończymy te, kończymy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach z F1 2010 na premierach. Yo, yo!